Szanowni Rektorzy, drodzy rodzice, a przede wszystkim już prawie słuchacze Uniwersytetu Dziecięcego. Moi drodzy, powiem tak, niezwykle nam się poszczęściło, że możemy współpracować, korzystać z tak zacnych uczelni. Kiedy rozpoczniecie studia i rozpocznie się na uczelni, taki chór rozpocznie również waszą edukację, to zobaczycie, że jest to niezwykłe przeżycie. Dzisiaj macie namiastkę tego i życzę wam, abyście rzeczywiście na tak bardzo poważnych i zacnych uczelniach studiowali. Bardzo nam na tym zależy. Muszę wam powiedzieć, że w naszym pokoleniu, kiedy próbujemy zmieniać tą Polskę od ponad 20 lat, próbujemy zmieniać to miasto, zależy nam bardzo, aby powstawały tu fabryki, aby rodzice mieli pracę, ale na was ciąży bardzo duża odpowiedzialność. Jeszcze nawet z tego sobie sprawy do końca nie zdajecie, bo musimy liczyć na to, że już nie będziemy tylko stawiać tych fabryk, ale je konstruować, tworzyć. Dzisiaj w świecie najdroższym towarem jest wiedza. To wiedza będzie decydować o wszystkim. I to wy będziecie zmieniać to miasto i wy, na was będzie ciążył ten obowiązek. A kiedy możecie to robić? Poprzez właśnie pasję, poprzez dokształcanie się, poprzez poznawanie, jak tutaj zacni profesorowie mówili, zobaczycie, że świat jest niezwykle interesujący i że ta wiedza, którą będziecie zdobywać, na pewno będzie wam procentować. Życzę wam tego, życzę wam wszystkiego najlepszego. Życzę wam, aby wszyscy, jak tutaj jesteście, dotrwali do końca tego uniwersytetu i aby mogliście poznać nowych kolegów, nowych przyjaciół w tym czasie. Myślę, że na pewno przysporzy wam to wiele radości. Bardzo dziękując profesorom jeszcze raz za taką możliwość utworzenia tak zacnej uczelni u nas, uważam uniwersytet za otwarty.